Dzień dobry, kochani. Witam Was na lekcji matematyki. Nim rozpoczniemy, moja ogromna prośba. Przygotujcie sobie linijkę. Dzisiaj będzie nam ona bardzo potrzebna na zajęciach matematyki. No i oczywiście ołówek, no i wszystkie przybory, które zawsze są potrzebne i powinny tutaj czekać w pogotowiu. Ale linijka dzisiaj to numer jeden, potrzebny sprzęt na lekcji matematyki. Rozpoczniemy od krótkiego przypomnienia sobie. Popatrzcie na naszą laleczkę Noni, która nam tutaj chce pewne rzeczy przypomnieć. Nie tak dawno rozmawialiśmy o pewnej jednostce długości, mianowicie o centymetrze. Rozmawialiśmy o tym, jak znaleźć centymetr na linijce, jak go odnaleźć, jak go rozszyfrować, gdzie tego centymetra jednego szukać. Kochani, popatrzcie teraz na swoją linijkę i już Wam zaczynam tłumaczyć. Moi drodzy, centymetr, gdzie go szukać? Na linijce zaznaczone są różne liczby. Mamy dłuższe kreseczki i mamy króciutkie kreseczki między tymi dłuższymi. I tak, między jedną kreseczką długą a drugą, czyli między jedną liczbą a drugą, znajduje się jeden centymetr. Na Waszych takich normalnych szkolnych linijkach odległością pomiędzy 0 a 1 jest 1 cm. Podobnie 1 cm znajdziecie między liczbą 1 a 2, 2 a 3, 3 i 4, 4 i 5 i tak dalej, i tak dalej. Czyli odległość pomiędzy 0 a 1, 1 i 2 i tak dalej, to jest odległość równa 1 cm. Co jeszcze musimy pamiętać? Że moglibyśmy zapisać centymetr za pomocą słowa, wyrazu, ale zajmuje on zdecydowanie dużo miejsca. Wobec tego na potrzeby matematyki stosuje się skróty matematyczne. Skrótem 1 cm jest 1 cmy, czyli taki skrót w postaci dwóch literek cmy. Jeżeli spotkacie gdziekolwiek taki skrót, możecie być pewni, że mowa o centymetrach. No i teraz nasza laleczka Noni jeszcze jedną wskazówkę nam daje i przypomina bardzo ważną rzecz. Jeżeli chcemy zmierzyć jakiś przedmiot, dowolny, czy to będzie ołówek, tak jak tutaj na ilustracji, czy to będzie kredka, czy to będzie gumka, temperówka, cokolwiek chcemy zmierzyć, zasada jest bardzo łatwa i prosta. Trzeba położyć przedmiot gdzieś na płaskim stole czy biurku, przyłożyć linijkę w ten sposób, żeby zero naszej linijki było przyłożone do początku tego przedmiotu. Czyli przedmiot jest przyłożony w punkcie zero. Przedmiot leży sobie spokojnie na stoliku, a my przykładamy linijkę w punkcie zero i patrzymy, gdzie przedmiot się kończy. Patrząc na ołówek laleczki Noni, jesteśmy w stanie zmierzyć, że nasz ołówek na rysunku ma długość 10 cm. Przyłożony od zera kończy się w miejscu 10 cm, czyli mamy 10-centymetrowy ołówek. Kochani, jest to bardzo potrzebne, ponieważ teraz będziemy przechodzić do ćwiczeń, a w ćwiczeniach będziemy właśnie mierzyć przy użyciu linijki. Jesteśmy w naszych ćwiczeniach na stronie 56 i uwaga, zaczynamy wielkie mierzenie. Przed nami 5 linii w różnych kolorach, to jest ćwiczenie pierwsze. Zadanie polega na tym, żeby linie zmierzyć, ich długość. Nie zrobimy tego, jeżeli nie będziemy mieli linijki. Uwaga, przykładamy, mamy linię czerwoną i przykładamy punkt 0 do początku naszej linii i patrzymy, w którym momencie nasza linia się kończy. Odczytujemy wskazanie linijki i jesteśmy w stanie podać wymiar, jakiej długości jest nasza linia w kolorze czerwonym. Ja już zmierzyłam, mam nadzieję, że Wy także. Moja linia ma długość 6 cm. Centymetry już macie, Wy wpisujecie tylko 6. Uwaga, przechodzimy do kolejnej linii. Linia w kolorze takim żółto-pomarańczowym. Mierzymy długość, przykładamy w punkcie 0 początek, w punkcie nie wiadomo jakim koniec. Odczytujemy właśnie, gdzie ten koniec nam przypadł. Przypadł w miejscu 8 cm, czyli linia żółto-pomarańczowa ma 8 cm długości. Linia niebieska. Jeżeli ktoś potrzebuje więcej czasu, oczywiście robi sobie pauzę, może do nas wrócić w każdej chwili, albo równo ze mną pracujecie. Linia niebieska.
przykładamy w punkcie 0, mierzymy, gdzie kończy się linia. Ja odmierzyłam, że linia ma długość 9 cm. Mam nadzieję, że u Was również taka liczba się pojawiła. Przed nami kolejna, czwarta już linia w kolorze fioletowym. Mierzymy jej długość. Linia fioletowa ma długość 7 cm. Pamiętaliście, żeby przyłożyć od zera? I mierzymy, jaka jest długość. 7 cm. No i ostatnia, wydaje mi się, że najkrótsza linia, linia zielona. Będziemy mierzyć ją od punktu 0 aż do momentu, gdzie ta linia się kończy. Linia zielona ma długość 5 cm. Wykonaliśmy pierwszą część naszego ćwiczenia. Myślę, że nie była bardzo trudna. Teraz uwaga, na pewno zauważyliście podczas mierzenia, że każdej liczbie, każdej długości przyporządkowana jest pewna litera. Teraz my mamy za zadanie ułożyć te litery według kolejności, kierując się długością linii. Zaczynamy od linii najkrótszej, czyli od długości linii najkrótszej, kończymy na linii najdłuższej. Rozpoczynamy od naszych literek. Linia najkrótsza, czyli ta 5-centymetrowa, była jej przyporządkowana literka U. A więc piszemy U i przechodzimy do linii długości 6 cm. Znajduje się na samej górze literka M, przyporządkowana 6 cm. 7 cm to literka I. Z kolei 8 cm to literka E. I ostatnia linia, najdłuższa, 9-centymetrowa, jej była przyporządkowana kolejna literka M. Powstał nam wyraz, który odczytamy sobie teraz. Ten wyraz to umiem. Uwaga, tym wyrazem mamy uzupełnić nasze zdanie. Wpiszmy do zdania wyraz i odczytamy zaraz, co nam tutaj wyszło. Wpisujemy wyraz umiem. Wy oczywiście robicie to bardzo starannie, literkami pisanymi. I odczytamy zdanie. Już umiem mierzyć linijką. A więc, kochani, jestem o tym przekonana, skoro udało Wam się przejść przez ćwiczenie pierwsze, zmierzyć linie kolorowe i macie takie wyniki, jak tutaj ja też pisałam, no to oznacza, że jesteście mistrzami linijki, mistrzami mierzenia. Gratuluję z całego serca. A teraz przejdźmy na stronę sąsiednią 57 i przed nami zadanie drugie. Zadanie takie troszeczkę trudniejsze, ale myślę, że jak sobie je wyjaśnimy, to też nie będzie wcale sprawiało nam kłopotu. Uwaga, rozpoczynamy od przeczytania polecenia. Popatrz na rysunki, odczytaj długości pasków, zapisz wyniki i wykonaj obliczenia. Na początku, zobaczmy, to zadanie składa się z trzech takich podpunktów, z trzech kropeczek. W każdej części właściwie musimy wykonać to samo. Na początku mamy podać łączną długość obu pasków razem. Pierwsza para pasków w kolorze niebiesko-zielonym, jaką osiąga długość? Na początek sprawdzamy, czy początek paska przypada na punkt 0 na linijce. Zgadza się, jest punkt 0. Wobec tego odczytujemy, gdzie kończy się nasz pasek niebiesko-zielony. Kończy się w miejscu 14 cm, a więc zapisujemy 14. Mamy obliczenie. I teraz uwaga, przechodzimy teraz do łatwiejszej części tego zadania. Jaka jest długość niebieskiego paska? To zadanie jest łatwe, ponieważ pasek niebieski został przyłożony od zera, a jego koniec łatwo odczytać, czyli nasz pasek niebieski zaczyna się w punkcie 0, a kończy się w miejscu, gdzie jest liczba 10. A więc pasek niebieski ma długość 10 cm. I to jest bardzo łatwe. Przejdziemy teraz do nieco trudniejszej części tego zadania. Mamy obliczyć długość zielonego paska. I już widzimy kłopot, który polega na tym, że nasz pasek zielony nie jest przyłożony od zera. I tu jest kłopot, ale my sobie z nim poradzimy i to w miarę szybko. Uwaga, popatrzmy, gdzie kończy się nasz pasek zielony. Kończy się w miejscu, gdzie jest 14 cm. I uwaga, wobec tego od miejsca, gdzie kończy się zielony pasek,
Odejmujemy miejsce, gdzie pasek zielony się rozpoczyna. Niebieski pasek nas już nie interesuje, czyli od końca paska zielonego odejmujemy początek paska zielonego, czyli od 14 cm odejmujemy 10 cm, bo tutaj pasek zielony się rozpoczyna. I obliczamy 14 cm odjąć 10 cm to 4 cm. Czyli pasek zielony w tym zadaniu ma długość 4 cm. Przechodzimy do kolejnej pary pasków. Tym razem pasek zielono-żółty. Zmierzmy, jaką ma łączną długość ten pasek, ta para pasków połączonych. Paski zostały przyłożone od zera, czyli bardzo dobrze. Kończą się w miejscu, gdzie jest liczba 13. Wobec tego pasek zielono-żółty ma długość 13 cm. I znowu część bardzo łatwa, bo mamy podać długość samego zielonego paska. Łatwo to zrobić, ponieważ pasek zielony był przyłożony do zera i kończy się w miejscu, gdzie jest liczba 11. Wobec tego pasek zielony ma długość 11 cm. I to była ta część łatwiejsza naszego zadania. Teraz mamy sprawdzić, jaką długość ma pasek żółty. Problem polega na tym, że pasek żółty nie jest przyłożony od zera, tylko od liczby 11, a kończy się na liczbie 13. Wobec tego patrzymy, gdzie jest koniec paska, to jest liczba 13 i od tego końca, czyli od 13 cm, będziemy odejmować 11 cm, czyli od końca paska odejmujemy jego początek. I obliczamy wynik. Wynikiem są 2 cm, a więc pasek w kolorze żółtym ma długość 2 cm. Czyli jeszcze raz od końca odjęliśmy początek. I ostatnie ćwiczenie. Tutaj proponowałabym naprawdę zrobić sobie przerwę i wykonać samodzielnie to ćwiczenie dla sprawdzenia, czy rozumiecie, jak to zrobić. Jeżeli jednak chcecie się upewnić, nie jesteście przekonani co do umiejętności swoich w tym zakresie, możecie ze mną zostać i razem ze mną, równo ze mną wykonywać ostatnie zadanie. Jaka jest łączna długość obu pasków? Tym razem mamy pasek fioletowo-szary. Patrzymy i mierzymy jego długość. Pasek został przyłożony w punkcie 0, czyli bardzo dobrze, a jego długość kończy się na liczbie 15, czyli pasek fioletowo-szary ma długość 15 cm. Prosta sprawa. Przechodzimy do paska fioletowego, czyli znowu ta łatwiejsza strona naszego zadania. Pasek fioletowy, który przyłożony od zera jest, nie ma problemu, kończy się w miejscu, gdzie mamy 5, a więc długość paska fioletowego to 5 cm. To jest bardzo łatwy przykład. Przejdźmy do tego trudniejszego. Mamy sprawdzić, jaka jest długość paska szarego. Pasek szary nie jest przyłożony od zera. Zaczyna się w miejscu, gdzie jest 5 cm. Kończy się na liczbie 15. Wobec tego, jak obliczyć długość paska szarego? Powiedzcie mi, podpowiedzcie. Od liczby 15, czyli od końca paska szarego, odejmujemy jego początek, a więc 5 cm. I obliczamy wynik końcowy. Jaki będzie wynik końcowy? 15 odjąć 5 cm to 10 cm. A więc moi drodzy, jeżeli zdarzy się taka sytuacja, a zdarzyć się może, że komuś z Was złamie się linijka i to będzie już problem, prawda? Bo jak tu zmierzyć, nie mając punktu 0 na linijce? Można sobie poradzić. Obojętnie w którym miejscu przyłożysz swoją linijkę, to wtedy musisz od końca swojego mierzonego przedmiotu odjąć to miejsce, w którym nasz przedmiot się rozpoczyna. Czyli na przykład gdybyśmy rozpoczęli od 2, a skończyli na 11, to od 11 musimy odjąć 2 i wtedy wyjdzie nam długość mierzonego przedmiotu. Kochani, dzisiejsze nasze ćwiczenia to były takie ćwiczenia bardziej praktyczne, ponieważ lekcja dzisiejsza matematyki bardzo krótka. Zachęcam Was teraz do kolejnych ćwiczeń. Wykonajcie je teraz w domu. Weźcie dowolny przedmiot, spróbujcie zmierzyć jego długość,
Potem do tego przedmiotu dołóżcie jeszcze jeden przedmiot. Zmierzcie, ile oba przedmioty mają razem długości. Jaka jest ich długość w sumie razem, czyli długość łączna. A potem spróbujcie obliczyć, ile ma jeden przedmiot długości i ile drugi. I spróbujcie poćwiczyć to, co dzisiaj robiliśmy na lekcji. I to, o czym mówiliśmy na lekcji. Kochani, ja już dzisiaj się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że na kolejnej lekcji będziecie tutaj z nami. Do zobaczenia i do usłyszenia.